pani mnie przełączyć. No, niech się pani dobrze czyta. Numery telefonów dla kuriera i dla listonosza Poczty Polskiej. No to... Tak, więc dzwonię na ten. No. I pani powinna być? No, że to nie dla nas chyba te telefony. Tak, dla nas, bo ja dzwoniłem ci do numeru ostatnio, wie pan? Tak. No. Pana. No. I co, otwiera? Nie. Dzwonku tu nie ma jakiegoś dzwonka. Ale ja bym miał umówiono tam na 8.30, ale ja z nim spóźniłam się. No przecież to musi być nie ma. Ale jak pani się umówiła? No 8.30, ale nie zdążyłam. Rozumiem, ale jak? W jaki sposób się pani umówiła? Telefonicznie, że mam syć. Czyli pani zadzwoniła i ktoś odebrał? No, w piątek. Aha, ale na ten telefon? Na ten oni mnie przekierowali na tą. I kazała mi klubać na drzwi. A teraz ani jedno, ani drugie. A klubać na drzwi, no bo tu są jedne drzwi zakartowane, to drugie. Które teraz klubać? Na piątym piętrze. Dzień dobry. To jest piąte piętro, nie? No, ale to są i tu drzwi, i tu drzwi. Bądę w tej formacji, bo tam już ten mówi. A, jest? Tylko się nie wycofam, no. Dobrze, spóźniłam się, ale... Pękajcie na robię, przecież ja nie jestem tylko człowiekiem. A wiesz, muszę dzwonić, no. I dzwonię teraz na informację, bo wtedy... Nie w szkodku, to są się szkodzę. No i klupać, no, to ja mogę klupać, no, ale... Jak nie ma czasu, to dzisiaj muszę mieć. Ale tam jest ciemno normalnie, nikt jakby tam nikogo nie było, no. Proszę, i niech pan podaje. 7? 7, 8, 1. Tak? 5, 8, 6, 1. 6, 1, 32? No, tu nie ma podane 32. Na komórkę. Ja też się dziwię, bo takie numery nie istnieją, pięciocyfrowe, ale to jest... Nie, to trzeba tu dać komórkę, kierunkowo, czyli szybko. Co, idzie tam ktoś? No tam, idą na końcu tam, co? Tak, tak, a może ktoś podejdzie? Pani mi kazała klupać w drzwi. No jest ich tam kilka, widzę, że trzy. Może, ale... Ale pana... klupać w drzwi, no to pani klupkę. Dzień dobry, przepraszam, bo tu się... No, stało się coś, nie ma światła, nie ma świata, nie ma światła. Bo ja mówię, no przecież to jest niemożliwością. Ani winda, ani kolorka. A tu państwo jeszcze... No, czemu tak dzwonka nie macie? Bo my tu już czekamy, kolejka się zrobiła. Ale dzwonek bezprzewodowy działa na baterii. Dwie baterie za 5 złotych. Dziękuję. Jak się zarejestrować? Czy pan był umówiony? Ale jak umówiony, jak ja dzwonię na te telefony i nikt nie wie. Dobrze, i teraz co robić? Ale w minionej sprawie też rejestracja? Tak. Też rejestracja, no. To proszę zaczekać, ja zaraz przekażę tą informację, że państwo ujęcie panią. Przed informacją także bardzo proszę dzwonić. Na numer telefonu. Tak, jest tu parę osób, już parę odeszło. No. Stoimy tu już długi czas. Jedna pani powiedziała, że się zarejestrowała klupie na drzwi, bo i tak kazali, tak? Że przez telefon, że ten. Ja próbowałem się dodzwonić inne osoby. No ale mamy wyłączony prąd. Ja rozumiem, ale jak mówię, wiedziałeś przecież... telefon, jak jest prąd wyłączony. No ale w tej chwili gdzie działała centrala. No, ale 9.30 mi pani powie. Na 9.30 miałem czasu, czy w takim razie ja się chcę umówić na konkretną godzinę. Niech mi pani poda godzinę, na którą ja mam przyjść i będzie prąd. To internetowo musi pan zrobić. Ale próbowałem, proszę ja pana. Ja 5 razy próbowałem. To proszę pana, do czwartego kroku się da zrobić. Ja wiem, ale, ja 5 razy jest pan dobra, wszystko się da. No to co mi pan radzi internet? No, ale ja panu mówię, to internet nie działa, no. Nie da się, do piątego kroku się da zrobić, dalej się już nie da zrobić. Na początku wyskakuje informacja z godziną umówienia się. Ale jaki to ma sens, jak mi wyskakuje godzina... Ale tam jest potem, jak pan dokończy rejestrację... To ale się nie da dokończyć. Da się,
da się. A ja pani mówię, że się nie da. A ja robiłam to rejestrację. Dobra, ja też mam informatyka, bo mam w domu syna i spróbujemy to razem. Ja pani udowodnię, to że nie, to się nie da. Ja robiłam rejestrację, proszę pani. Proszę pani, może pani była na szkoleniu. Zgadzam się. Wszystko się da proste jest. Proszę pani, ile procent ludzi ma komputery i internet w domu? A ile nie ma, to chyba no właśnie, jest dokładnie, dokładnie to, właśnie, właśnie. Bardzo mało. A więc to jest, ta rejestracja jest tylko dla połowy Polaków, a druga połowa to co ma robić? Zginąć! A rozumiem. Czyli przez internet się zarejestruje. Co? Ja jestem na 930 mówię. Ale z kim był pan? Internetowo, przez internet, taki mam, taki dostałem... Ale państwo nie czytacie do końca tych informacji, bo tam system, bo to jest system ogólnopolski. On podaje godzinę i datę zgłoszenia, a potem informatyk dodał informacji, ja za to przepraszam, ręczę głową. Proszę nie reagować na ten termin zgłoszenia, dlatego że terminy zgłoszeń są odwołane. My się umawiamy, osoba, która ściąga rejestrację, dzwonię do pana i się z panem konkretnie umawiam. Czyli czekać na telefon. Bo... Tak, jeżeli pan zrobił elektronicznie rejestrację... Kurczę, ja bym się chciał zamienić z panią, bym pracował tam, pani. A kiedy pan robił rejestrację? Ja już to robię piąty raz, bo może jest jakiś błąd, że jak nie błąd taki, to taki. Czeka pan na tyle. Czekam non-stop. Znaczy już nie, dzwonili do mnie. Dzwonią do mnie, ale teraz dzwonią. No bo do mnie nikt nie zadzwonił, nie? Ja nie mogę powiedzieć. Dobra, ja bym się chciał zarejestrować. Proszę zadzwonić, jak będziemy mieli czynne i z koleżanką. Znaczy panią, a jak bezrobotny ma jeszcze wydawać pieniądze na autobusy, żeby tu do was przyjechać dwa razy? Ale proszę panią. Urzędy działają i rejestracja też jest. Oferty pracy do realizacji my też mamy. To nie jest tak, że my sobie tu siedzimy i nic nie robimy. Osoba bezrobotna normalnie się zgłasza po oferty pracy. Kto odbiera te telefony, bo ja próbuję się ciągle dodzwonić i nie mogę się. Proszę pana, proszę zobaczyć, ile jest podanych numerów telefonów. A przy okazji chciałbym uwagę taką zgłosić, że podaje się numer 32 przed takim telefonem, bo nie każdy wie, czy to jest komórka, czy to nie jest komórka. Tam trzeba podać numer 32. Dobrze. Tam nie ma 32. I wiele ludzi dzwoni, wydzwania i odbija mu ten numer, bo to jest pięciocyfrowy. Mówię, tak, to nie zrozumiał nas, bo musieliby zrozumieć, że jest o naszym położeniu. Ja muszę zadzwonić, tak? To krótko, żeby... W razie rejestracji tak. Oni za to nie mogą. Na ten czy na ten? Tam te wszystkie numery, które są podane. Informacja i ten. Tam są wszystkie numery podane. Tam jest chyba 10 czy 15. No dobrze, jak my przyjdziemy jutro, czy to będzie rejestracja z dniem dzisiejszym czy jutrzejszym? Z dniem kontaktu z urzędem. Halo? Tu telefon zaufania. Jeśli jesteś w depresji lub masz problem, z którym się zmagasz, może nałóg? Jesteśmy gotowi pomóc Ci znaleźć rozwiązanie. Jeśli przeżywasz kryzys, też wiary, służymy rozmową. Jezus Cię kocha. Założyliśmy ten telefon właśnie po to, aby to hasło nie było tylko pustym sloganem. No dobrze, to wie Pani co, a jak teraz mężowi by się tak coś stało, to nie ma ubezpieczenia. Nie mam nie ogłosić. Ale to ja wiecie ogłoszę Pan. No skończył się z ten zasiłek, nie? I nie jest ubezpieczony. Do 30 dni jest ubezpieczenie. O zakończenia. Ubezpieczenie nie dzieli się na dni, tylko na miesiąc, na dany miesiąc. Jeżeli mąż w końcu prawie...